Witajcie lifterki i lifterzy! Dzisiaj chciałabym z wami przełamać pewne siłowniane stereotypy. Pewnie nieraz słyszałyście. Nie trenuję klaty, bo nie chcę stracić biustu, nie chcę mieć kamieni zamiast cycków, nie chcę dostać męskiej klaty. Tak, na pewno to słyszałyście. Ale sytuacja wygląda trochę inaczej. Jeśli tobie, tak jak mi się nie poszczęściło, i macie tu dwa pryszcze, Wycisnę je. To z wyciskania możecie mieć o wiele więcej korzyści, niż mogłoby wam się wydawać. Nie z tego wyciskania. Jak pewnie wiecie, biust to w większości tkanka tłuszczowa, a mięsień piersiowy znajduje się pod tym tłuszczykiem. Trenując klatkę piersiową, czy jakąkolwiek inną partię, nie jesteśmy w stanie miejscowo spalać tkanki tłuszczowej. Tłuszcz schodzi równomiernie z całego ciała. Ale trenując klatę, rozrastający się mięsień spod spodu podnosi nasz biust i tak jak w moim przypadku, te małe pryszcze stają się większe i jędrniejsze. Oczywiście, możemy znaleźć masę trenujących babeczek, które w miarę trenowania zmalał biust. Natomiast jest to już kwestia ogólnej utraty tkanki tłuszczowej w organizmie. Tak więc bez obaw, jeśli nie chcecie wyglądać tak, well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man. Po prostu nie schodźcie z BF-em poniżej 12%. Poza tym niesamowicie satysfakcjonujące i szpanerskie jest wyciskanie na klatę przez dziewczyny. Jeśli przekonałam was do wyciskania na klatę, zapraszam was na kolejne dźwiganie od podstaw. Witajcie w kolejnym dźwiganiu od podstaw. Tym razem zajmiemy się postrachem kobiet, czyli wyciskaniem leżąc. Lecimy z naszą checklistą ustawienia przed wykonaniem wyciskania. Ustawiamy się tak, by sztanga znajdowała się na wysokości naszych oczu. Jeśli chodzi o łopatki, wykonujemy retrakcję i depresję. Wyginamy plecy w delikatny łuk. Napinamy brzuch, napinamy pośladek, wkręcamy stopy w podłogę, ustawiając kolana stabilnie na zewnątrz. Od naszych indywidualnych preferencji zależy konkretne ustawienie stóp. Szerokość chwytu jest zazwyczaj troszkę szersza niż szerokość barków. Szerokość ustawienia dłoni na sztandze powinna umożliwiać nam rotację w barkach i ściągnięcie łopatek oraz sprawić, by nadgarstki były w jednej linii z łokciami. Sztangę ustawiamy na środkowej części dłoni, w jednej linii z nadgarstkami. Mocno zaciskamy dłonie na sztandze, wytwarzając na niej rotację zewnętrzną, czyli tak jakbyśmy chcieli ją złamać. Mamy cztery punkty styku: głowa, górna część pleców, pośladki i stopy. Oczywiście przed ruchem bierzemy głęboki wdech. Ułożenie wyjściowe do wyciskania u każdego powinno być takie samo. Mam tu na myśli punkt A. Tworzy prostą linię z barkami. Natomiast punkt styku sztangi z naszą klatką, czyli punkt B, jest już indywidualny i uzależniony od czynników strukturalnych. Ważne, aby każdy z nas miał jeden stały punkt styku sztangi z klatką przy każdej serii i każdym powtórzeniu. Schodząc sztangą w dół, łokcie powinny znajdować się delikatnie przed sztangą prowadząc ruch. Ich kąt względem ciała powinien wynosić około 45 stopni. Wracając sztangą w górę, warto zastosować tak zwany leg drive. Warunki umożliwiające nam ten trik to mocne spięcie pośladków, jednoczesne wciskanie stopy w podłoże i napieranie do przodu, tak jakbyśmy chcieli odepchnąć się stopami do tyłu. Wyciskanie leżąc jest pracą całego ciała, a nie tylko klatki piersiowej. Dlatego warto wykorzystać też moc wygenerowaną przez nogi do wypchnięcia sztangi. To powinno nam pomóc wyjść z dolnej fazy ruchu. Wracając sztangą do góry, zamiast skupiać się na złamaniu sztangi, czyli wytwarzaniu tej rotacji zewnętrznej, powinniśmy skupić się na wypchnięciu i powrotu do pozycji wyjściowej. Zawsze powinniśmy wracać do pozycji wyjściowej, czyli punktu A. Najczęstsze błędy. Małpi chwyt. Dużo bezpieczniej będzie wykonać pełen mocny chwyt.
zbyt szeroki chwyt lub zbyt wąski chwyt. Łokcie powinny być w jednej linii z nadgarstkami. Unoszenie pośladków. Powinniśmy wykonywać wcześniej wspomniany leg drive ze spiętymi pośladkami przyklejonymi do ławki. Wyciskanie w prostej linii, które obciąża barki, lub co gorsze, wyciskanie przed siebie, wychodząc sztangą do przodu. Schodząc sztangą w dół, łokcie prowadzimy delikatnie przed sztangą. Wracamy do ustawienia wyjściowego, gdzie nadgarstki są w linii prostej z barkami. Łokcie są za sztangą lub są za bardzo przed sztangą. Łokcie powinny znajdować się delikatnie przed sztangą. Ustawienie łokci w stosunku do naszego ciała w kącie 90 stopni jest bardzo szkodliwe dla naszych barków. Z kolei za bliskie trzymanie łokci przy ciele skutkuje wyciskaniem bardziej na triceps niż na klatkę. Łokcie powinny być ustawione w stosunku do ciała w kącie mniej więcej 45 stopni. Jeśli chodzi o stopień wygięcia pleców, na pewno nie powinniśmy leżeć plackiem na ławeczce, wówczas ciężko na przykład o ściągnięcie łopatek czy odpowiednie spięcie pośladka. Tak samo nie powinniśmy popadać w drugą skrajność. To nie gimnastyka. Naturalna krzywizna kręgosłupa z delikatną lordozą. Mostkowanie zmniejsza ryzyko kontuzji barków. Uniesione nogi. Brak możliwości spięcia pośladka, większe ryzyko wypadnięcia dysku i brak możliwości mostkowania. Nogi powinny być mocno wkręcone w ziemię. Przy wynoszeniu sztangi bardzo łatwo stracić napięcie całego ciała, unosząc barki do góry. Wtedy klatka się zapada, tracimy łuk, co uniemożliwia nam pozostanie w stabilnej pozycji. Starajmy się z przyklejonymi łopatkami do ławki, krótkim ruchem wynieść sztangę ze stojaków, aby zachować napięcie. Przy większych ciężarach dla nas warto jest prosić nie tylko o asekurację, ale i pomoc przy wynoszeniu sztangi. Sztanga na palcach. Sztangę powinniśmy ustawić na środkowej części dłoni. Z pauzą czy bez pauzy? Jeżeli planujemy startować w trójboju, musimy trenować ruchy z pauzą ze względu, że jest to wymóg na zawodach. Powtórzenia z pauzą uczą również zachować stałe napięcie ze względu na przedłużoną dolną fazę, która wymaga tego od nas. Także dla osoby początkującej jest to dodatkowy plus. Jeśli chodzi o wyciskanie touch and go, jak najbardziej jest w porządku, zwłaszcza przy treningach z wysokim zakresem powtórzeń. Moja propozycja? Pauza do 5 powtórzeń, wszystko powyżej touch and go. A teraz moje wykonanie wyciskania leżąc. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Jeśli tak, to dajcie łapki w górę i widzimy się w następnym filmie.